Cześć, cześć. Jak to mówią, plany są po to, żeby je zmieniać. I tak moje plany w Malezji trochę się pokrzyżowały. No bo miałem wypadek i w wyniku tego wypadku zerwałem ścięgna Achillesa. Jest to dosyć paskudna kontuzja, dlatego że albo wkłada się nogę w gips na parę miesięcy, paręnaście tygodni, albo operuje. Miałem operację i zobaczcie, siedzę, o proszę, jest już tydzień po operacji, jestem w szpitalu i tak sobie pomyślałem, że pokażę wam szpital, w którym się znajduję. Malezja jest takim kierunkiem cały czas, wydaje mi się, że dość orientalnym, więc pokażę wam prywatny szpital w Malezji, w Kuala Lumpur, w którym się znajduję. I ten szpital znajduje się za mną teraz, zobaczcie. Tu jest główne wejście, z tamtej strony właściwie jest ostry dyżur, tu jest parking. Jest to bardzo duży szpital, po jednej i po drugiej stronie widzicie skrzydła szpitalne, zbudowane w 2004 albo w 2007 roku, z tego co się dowiedziałem. Tam dokładnie w tamtym kierunku, za jakieś, nie wiem, 500 metrów oddalone za tymi budynkami są Petronas Towers, więc dosłownie w samym centrum Kuala Lumpur ten szpital się znajduje. Zapraszam. Znajdujemy się przed izbą przyjęć ostrego dyżuru. Tam w tamtym miejscu podjeżdżają karetki. Pacjenci są przewożeni tutaj, a tu jest wejście, jakby ktoś chciał przyjechać samodzielnie. Zobaczcie, tutaj siedzą pan i pani, robią testy na COVID przed wejściem. Bierzemy na ostry dyżur. Jest system numerkowy, pobiera się numerek i czeka się w tym miejscu. Tu jest rejestracja, tu są pacjenci rejestrowani, tam są płatności z tamtej strony. Tu jest jakiś poczekalnia, jakiś automat z kawą, a tam za tym znajdują się sale przyjęć. Pójdziemy teraz do głównego wejścia, pokażę wam główne wejście i co się tam znajduje. Pytam się jeszcze, jak te testy na COVID wyglądają, kiedy się je robi, i pan mi wytłumaczył, że procedura jest taka, że jeżeli pacjent jest przyjmowany do szpitala, to wtedy musi zrobić. Ja byłem przyjmowany do szpitala, więc miałem test robiony, test antygenowy. Natomiast jeżeli są przywożeni pacjenci, to nie wszyscy, tylko ci, którzy mają gorączkę, na przykład źle się czują, to wtedy są skierowani tutaj i wtedy są po prostu sprawdzani podwójnie, żeby mieć pewność, że nie są chorzy na COVID. Zbliżam się do głównego wejścia, a tu jest takie miejsce, gdzie można sobie coś zamówić. W krajach azjatyckich dosyć dobrze funkcjonuje zamawianie jedzenia na wynos, więc jak zamówicie takie jedzenie, no to wtedy ono jest tu przynoszone i tu widać, że parę rzeczy zostało zamówionych, czeka na odbiorców. Jestem przed głównym wejściem, tu jest główne wejście do szpitala, tutaj podjeżdżają samochody, a tutaj ciekawostka, jest też walet, czyli parkujący kosztuje 25 ringgitów, czyli około 25 zł za wejście za dzień. Ochrona z tej strony pilnuje porządku. A za nami wejście, to wejdźmy i zobaczmy, co jest w środku. Jestem w holu głównym. Wszedłem. Zobaczcie, winda, która jeździ, jest 6 pięter i skrzydła. W lewo i w prawo skrzydła szpitalne, gdzie leżą pacjenci, znajdują się różne gabinety. Tu całkiem naprzeciwko jest customer service, gdzie z głównymi pytaniami można się zgłosić. Tutaj macie dwie kafiarnie, zaraz tam podjedziemy. Sklep z jakimiś takimi rzeczami,
pierwszej potrzeby, jedzeniowymi, piciem i przyjęcia do szpitala znajdują się tutaj. A tutaj znajduje się, o zobaczcie, kwieciarnia, taka ala z takimi upominkami ala kwiatowymi, ozdobowymi. Tutaj jeszcze przy wejściu jest biuro concierge. W całym szpitalu dosyć dobrze funkcjonuje usługa concierge. To też jak ja nie mogłem jeździć, bo byłem za słaby, to wtedy tacy panowie są przypisywani do pacjenta i po prostu pomagają mu, prowadzą w odpowiednie miejsca, wózek pchają, więc naprawdę nieźle, nigdy nie musiałem czekać więcej niż dwie minuty, parę minut. Tak samo jak byłem przetransportowywany, to też za każdym razem był mi przypisany taki concierge i mną się zajmował, więc bardzo, bardzo fajnie to funkcjonuje. No tutaj sklep, taki kiosk, Minus, można kupić jakieś tutaj bułki, wody, artykuły higieniczne pierwszej potrzeby, szampony, jakieś picia, takie przekąski, snaki, kawę, jakieś zabawki nawet są dla dzieci, czyli taki podkiosk właściwie, podchodzący sklep. A za mną pierwsza z kawiarni, które się tutaj znajdują, pierwsza z trzech kawiarni właściwie więcej jest tych kawiarni, no ale takich powiedzmy większych, gdzie można coś zjeść i wypić, są dwie: Create, Takeout. To jest kawiarnia, do której ja chodzę codziennie, kupuję tam sobie soki i kawę. Zobaczmy, jak to wygląda wewnątrz. A wewnątrz to wygląda właśnie tak. Jest parę stolików tutaj. Widzicie, lada, tam są soki. Dla ciekawości, taki sok 15 ringgitów kosztuje 15 zł. Kawa, podwójne espresso, 9 ringgitów. Można tutaj coś zjeść. Fish and chips, grillowany łosoś za 20 ringgitów, 20 zł. Takie mniej więcej ceny. Jest to taki trochę fast food, a trochę nie fast food, ale z tego co widziałem, to wszystko jest zawsze świeże i jedzenie ładnie wygląda. Ja osobiście nie jadłem, ale jedzenie ładnie wygląda. No jak wychodzicie z tej kawiarni Create, to tutaj jest ta przestrzeń od drugiej strony. Tu weszliśmy, główne wejście, tu jest winda, skrzydła szpitalne w lewo i w prawo. Tam jest druga kawiarnia podobna. Trzecia taka w środku, taka bardziej na szybko. Tutaj jest takie miejsce, gdzie można sobie poczekać, usiąść. Tam są też jakieś sklepy. Pójdziemy w tamtą stronę, do tamtego skrzydła. Pokażę wam, jak wygląda wydział fizjoterapii i izba przyjęć. A tutaj jeszcze po drodze, zobaczcie, tu jest pierwszy poziom. Na pierwszym poziomie znajdują się głównie sekcje takie badaniowe i administracyjne, też finanse, HR i również te rzeczy, o których mówiłem. Jest tutaj również sala wykładowa, jest tutaj również pokój modlitw, jest opieka nad dziećmi, to jest ta kawiarnia, w której byliśmy, jedna, druga, kiosk, a na dole pod nami, tam też pójdziemy, znajdują się dwa bankomaty i jeszcze taki ala food court, a na samym dole znajduje się parking. Tutaj znajduje się izba przyjęć. Za mną izba przyjęć. Tutaj pacjenci są przyjmowani. No i wygląda to dosyć prosto. Jest numerek, czeka się w kolejce. Potem podchodzimy do biurka. Załatwiane są wszystkie sprawy, papierologia z tym związana. Tak samo przy wypisach. A naprzeciwko, zaraz tutaj po drugiej stronie, jest apteka, więc jeżeli lekarz wypisze nam jakieś leki, da nam jakieś leki, to od razu możemy je wykupić i zabrać ze sobą. Jest to dosyć wygodne. Podjedźmy, zobaczymy, jak to wygląda. No, a tutaj apteka naprzeciwko. Jedziemy teraz przez jedno ze skrzydeł szpitalnych do fizjoterapii. Tutaj są takie windy wewnątrz
każdego skrzydła, czyli są windy główne i są takie windy okoliczne, znaczy na każdym skrzydle są takie dwie dodatkowe, żeby nie chodzić. A tu jest izba przyjęć pacjentów takich normalnych z zewnątrz, tak zwanych. No i też pobierany jest numerek, tu jest poczekalnia, trzeba zaczekać i potem jest przypisywany lekarz, badanie jakieś dodatkowe, rentgen, prześwietlenie, konsultacja z lekarzem specjalistą, idziemy na górę do lekarza specjalisty i tam zostaje nam udzielona konsultacja. No tu jest parkometr, taki trzeba opłacić bilet, jak się zostawia tutaj samochód. No i jeżeli chodzi o ceny, to 6 ringgitów kosztują dwie godziny. Pierwsze dwie godziny, tak napisane. A potem co? Też pewnie 3 ringgity chyba. Tak, a potem 3 ringgity każda kolejna godzina. Jesteśmy dalej jadąc tym korytarzem do samego końca. Dojechaliśmy do fizjoterapii, która jest tutaj po prawej stronie. Bierzemy na fizjoterapię. Tu są różne rzeczy, takie kule, różne pomoce, buty ortopedyczne, które tutaj też są sprzedawane. Ta oferta jest dosyć szeroka. Tutaj widzicie poczekalnię, a wejście na samą, tam jest lada rejestracyjna, a wejście na salę ćwiczeń jest tutaj. Jesteśmy na sali rehabilitacyjnej, tak wam tylko pokażę rzut okiem, żeby tutaj za dużo nie nagrywać. Tu są stanowiska rejestracyjne, to jest takie łóżko do ćwiczeń, jakieś kule, przyrządy, bieżnie. Tu są stanowiska rehabilitacyjne, tam też. No, bardzo porządnie to wygląda, dużo sprzętów specjalistycznych. Wyjeżdżamy z fizjoterapii i teraz pojedziemy zobaczyć, jak wygląda kawiarnia tam, taki food court. Sporo osób przy windzie. Going down? Are you going down? Up. Down. Jedziemy na poziom 0 do kawiarni. Thank you. Zobaczcie, tu są dwa bankomaty. W sumie bardzo fajnie działające też, a tu jest kawiarnia. Jedziemy teraz do kawiarni. Hi. Jak widać, dosyć pusta o tej godzinie. Tutaj przygotowywane są posiłki, tutaj też. Tam jest kuchnia indyjska. Wygląda to tak, że jest menu, QR kod, który jest, o tutaj pożyczymy może sobie, czekajcie. Can I take this? O, zobaczcie, czynne codziennie od 8 do 4. I tutaj na przykład menu jest w formie QR kodu, ale jest tutaj na przykład takie danie główne za 25 ringgitów z piciem i z deserem, także 25 zł. Taki obiad kosztuje. Można też zamówić tutaj ciasto, a reszta posiłków w okolicach 20 ringgitów. What is this? Fried onion. Fried onion. Looks delicious. Wjeżdżam już na górę, na skrzydło. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda skrzydło szpitalne.
A tutaj jeszcze raz widok na lobby. Zobaczcie. Cały szpital. A tak wyglądają skrzydła szpitalne. Jestem teraz, wjechałem na jedno ze skrzydeł. Przejedziemy się trochę. Nic specjalnego. Na każdym skrzydle są oddziały. Taki oddział ma swoją sygnaturę. Są takie przęsła tutaj, gdzie te oddziały się znajdują. Specjalne wejście, recepcja na każdego, pielęgniarki na terenie każdego z oddziałów. Tam do przodu też tak to właśnie tutaj wygląda i funkcjonuje. No i dotarłem do końca jednego ze skrzydeł. Widzicie, że tutaj kolejny oddział jest. Tutaj teren całego skrzydła szpitalnego. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda pokój. Pokażę wam pokój. Tak wygląda widok. Tutaj jest taki stolik, dwa krzesła, jakiś tutaj dzbanek, safe, szafka. Tutaj jest telewizor. No tak wygląda. Tak wygląda łóżko z tutaj stolikiem. A tutaj mam jeszcze, jak utykam trochę, a tu mam łazienkę. O, tak wygląda łazienka. Jeżeli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę albo zasubskrybujcie. Mam nadzieję, że było to dla was interesujące. A jeżeli będziecie w takiej sytuacji, czego wam osobiście nie życzę, to pamiętajcie, że pierwsze, co jest najważniejsze w wyjazdach, to ubezpieczenie, dobre ubezpieczenie, a kolejne rzeczy, które są bardzo istotne, to zobaczcie, jak się zmęczyłem, spociłem przez to jeżdżenie na tym wózku, nie jestem przyzwyczajony do tego. Co ja mówiłem? Aha, dobrze. Więc ubezpieczenie to jest numer jeden. Druga rzecz to jest dobry szpital na początku. Sprawdźcie, jeżeli jakiś wypadek wam się przydarzy. Od razu możecie zadzwonić też do tego szpitala prywatnego i poprosić, żeby oni przysłali karetkę. Nie jakaś ogólna linia, taka jak jest w Europie, tylko prosto do szpitala i wtedy mówicie, gdzie jesteście i oni wysyłają bezpośrednio karetkę. No, a potem ubezpieczyciel to wszystko pokrywa, jak macie odpowiedni pakiet. Tyle. Pozdrawiam was serdecznie. Na 3 miesiące jestem niestety wyłączony z funkcjonowania. No, życie minimum 3 miesiące, 3 do 6 miesięcy. Życie różne scenariusze pisze. To już się nauczyłem bardzo, ale to też mnie upewniło w tym, że chcę robić te vlogi dla was, dzielić się swoimi przeżyciami, dzielić się tym, jaki jest świat interesujący, ułatwiać podróżowanie i zachęcać Polaków do podróżowania po świecie. To jest taka moja prywatna misja. Także pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.